Uczniowie klas 1-3 częściowo wracają do nauki w szkołach. Od dziś edukacja prowadzona jest w trybie hybrydowym. 50% uczniów ma zajęcia w budynku szkoły, a pozostała część uczy się zdalnie. Uczniowie, którzy dziś pojawili się w szkole podstawowej nr 4 imienia Stefana Grota Roweckiego w Mrągowie, nie kryli radości z powrotu do szkolnych ławek. Czy jesteście zadowoleni, że wróciliście do szkoły? I to bardzo. Dlatego, że możemy się po prostu spotkać z przyjaciółmi i przez to, że nie jesteśmy na e-lekcjach, bo przykładowo wtedy nam się zacinają laptopy i możemy się więcej nauczyć, jak jesteśmy w szkole. Ty również jesteś zadowolony z powrotu do szkoły? Tak, bo szczególnie tego mi brakowało, że nie można się spotkać na lekcjach, a tak to tylko patrzyłeś w te czarne monitory i normalnie zero kontaktu. Zobacz, pani ma literki, my. Z przywracania nauki stacjonarnej zadowoleni są również nauczyciele. Wszystkim nam zależy, aby ta nauka stacjonarna wróciła jak najszybciej, bo zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne jest bardzo trudne, nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży, rodziców, nauczycieli, ale też jest to substytut nauczania stacjonarnego i trudno tutaj mówić, żeby w pełni mogło, czy nawet w części mogło zastąpić nauczanie stacjonarne. Dlatego każda forma powrotu do szkół jest formą dobrą. Należy też podkreślić, że powrót klas 1-3 to nie tylko samo nauczanie stacjonarne w edukacji wczesnoszkolnej, ale również wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, czyli na przykład integracja sensoryczna, która się odbywa bezpośrednio z uczniami, czy też zajęcia rewalidacyjne. Uczniowie z klas 1-3 mają zajęcia hybrydowo, natomiast starsze roczniki wciąż czekają na decyzję rządu, która pozwoli im wrócić do szkoły. Na razie muszą uczyć się zdalnie. Tutaj w tym miejscu chciałbym też podziękować wszystkim nauczycielom za bardzo efektywną pracę w nauczaniu zdalnym. Pozwolę sobie przypomnieć, że wystartowaliśmy 23 października, kiedy to nauczanie zdalne zostało wprowadzone w klasach 4-8. Dwa tygodnie później mieliśmy rozpoczęcie nauczania zdalnego w klasach 1-3 w edukacji wczesnoszkolnej, co było dla nas bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ są to małe dzieci, ale tutaj należy podziękować przede wszystkim rodzicom, ponieważ to rodzice włożyli bardzo duży wkład, aby być z tymi dziećmi, aby tutaj funkcjonować, pracować i aby to nauczanie zdalne w klasach 1-3 mogło też się odbywać. Kiedy wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej? Zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji być może już w maju. W najbliższych dniach rząd ma podjąć decyzję w tej sprawie.